Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, dzień dobry, widzowie, dzisiaj postanowiłem, że muszę znaleźć kogoś, kto będzie ze mną prawda tutaj współpracował. Ja sam nie mogę się podejmować tak wielkiego ryzyka robienia, no takich troszkę nielegalnych rzeczy, troszkę bym tak powiedział, no bo jednak TNT to jest jednak rzecz, która może bardzo tutaj, że tak powiem, przeszkodzić w wielu rzeczach na Palionowie, no i jednak robienie czegoś takiego może się nie spodobać innym, dlatego muszę znaleźć sobie kompana do pracy, a nie ma widzowie lepszego kompana niż Dave, szef Dave po prostu. Więc dzisiaj pójdę do niego, pokażę mu to, zobaczymy jego reakcję w ogóle na tą całą moją piwnicę i na mój plan. No i zobaczymy, czy on w ogóle jest jakby zainteresowany tym i czy mu się podoba. Wiecie, jaki jest jeden problem? To jest bardzo duże ryzyko, ponieważ jeżeli on powie, że mu się to nie podoba i że jestem szalony, to cały mój plan idzie się, no po prostu walić, że tak to ujmę. No bo mnie może później wydać, a jak ja będę później handlował tym TNT, no to będzie wiedział, kto to robi i trochę będziemy mieli lipę. Więc krótko mówiąc, jakby tak podsumować dzisiejszy odcinek, co się dzisiaj będzie działo, dzisiaj będziemy ryzykować tym, czy przez następne kilka dni będę szczęśliwy, czy będę mega smutny, nie wiedząc, co mam dalej ze sobą zrobić. Zanim to ja się muszę jakoś przygotować do tego spotkania z nim, więc ja muszę mu powiedzieć, znaczy pokazać w sumie, nad czym pracuję i tak naprawdę jakie są przyszłościowe plany na to i przede wszystkim muszę mu też powiedzieć o tym, że u Yetiego jest TNT, które znaleźliśmy. Więc uwaga, biorę te dwa TNT. A bo dobra, zostawiam je tutaj, niech on tutaj je ma po prostu. Ja mu tutaj powiem dopiero do czego to służy. Więc na razie tego nie biorę. I teraz tak, ja mu może powiem tak, żeby on znalazł ukryte miejsce. Zobaczymy, czy on będzie w stanie to w ogóle znaleźć. Raczej tego nie znajdzie, no bo wiecie, to jest tak zakryte pod mchem, że nie ma szans, żeby on tego znalazł, więc mam nadzieję, że poza tym, jeżeli on by to znalazł, to szczerze bym się zastanawiał na tym, czy to na pewno dobrze jest ukryte, bo w takim razie mógłby to każdy znaleźć. No ale ja mu powiem, że coś wokół mojego domku jest ukryte i zobaczymy, czy on to w ogóle znajdzie. Dobra, lecę do niego, bo on tu gdzieś, ja wiem, że widzę, że jest na serwerze, ale nie wiem, gdzie on konkretnie jest. Czy on jest u siebie na chacie? Nie widzę tam niku. O, tu sobie biegnie, dobra. Halo, halo! O, Filipie, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Co ty dalej w tym stroju popylasz? Nie skończyłeś roboty nad swoim pomnikiem? Skończyłem robotę, stary, ale się nawet nie zdążyłem przebrać, a to przed chwilą budowałem przecież, człowieku. No tak, no, ja wiem, ja rozumiem. Dobra, słuchaj, stary, mam sprawę, musimy pogadać, ale nie możemy pogadać tu, bo tu nas mogą podsłuchiwać z drzewa. Dobra, ale to coś sekretnego? Chodź, tak, słuchaj, mam dla ciebie challenge taki, od tego zacznijmy po prostu. Wokół mojego domku, gdzieś w okolicy, jest ukryte coś, po prostu, jest taka baza zrobiona. No i musisz znaleźć, gdzie to jest. Kurde ty, dobra, czekaj, baza, że na guzik. No, czy na guzik, czy nie na guzik, jest po prostu baza, nie? No i okay, po prostu pytanie, czy, że tak powiem, odkryjesz, nie? Gdzie to jest? No tak naprawdę, jeżeli odkryjesz, to znaczy, że to jest średnio schowana baza i będzie mi smutno, ale jak nie odkryjesz... Nie. Wow, co ja tu mam za dziurę w ogóle? Widać u mnie jedną kondygnację nie używano przeze mnie. Gdzie ty jesteś? Ale dobrze idę? To czekaj, nie, to jest tak. Gdzie ty jesteś? Dookoła przyszedłem, dookoła twojego domku. Czekaj, to ty jesteś... A, tu widzę twinik, dobra, no. Kurde, ty. Czekaj, ale to jest bardzo, bardzo daleko od twojego domku? Nie, no tak blisko? W okolicy, blisko, nie? No tak naprawdę tutaj już, tak, tutaj jesteśmy, to już nie. To już za daleko, nie? Tak bym powiedział. Ale w środku też mam szukać? No, nie, no to jest na zewnątrz, już ci tyle powiem. Ja, czekaj, no ja to muszę znaleźć, nie jesteś taki głupi. Kurde, no chwila, bo ty zawsze dobrze ukrywasz te rzeczy, ja ich nigdy tak? nie umiem znaleźć. No to bardzo dobrze, że dobrze ukrywam. W takim razie zaczyna mieć to sens wszystko, co wymyśliłem. No słuchaj, Czekaj, się poddać, nie? Nie, dobra. No dobra. O. Ale to... Ale nie da się na to wpaść. Gdybym ci nie powiedział, że jest jakaś, to byś nawet nie wpadł na to, żeby to rozwalić, nie? No dobra, słuchaj, możesz to zamurować, ponieważ to jest ten... Słuchaj, teraz... Zrozum, jaką tajemnicę, że tak powiem, trzymasz w swojej głowie wielkiej. Słuchaj, co tu się nikt skrywa? O tym nie wie, a jeżeli ktoś się o tym dowie, to będę miał przekichane, nie? Okej, czyli mam na ciebie haka jakby. Okay. Masz na mnie haka, tak. Schodzimy sobie na dół, stary. I teraz tak, słuchaj, to miejsce kurde. Sprawi, że będę bogaty. Pytanie, czy będziesz chciał być bogaty ze mną? Zależy na czym to bycie bogatym będzie polegać. Słuchaj, sprawa jest prosta. Musimy wiesz, myślałem nad tym, na czym najlepiej zarobić. No i najlepiej zarobić na czymś, co jest niebezpieczne. Wiesz, ryzykowny zawód, zawsze dobrze płatny. No i stary, wszystko odpowiedź w tej skrzynce. No tak. Po co ci jest 100 TNT? 100 TNT? No, nawet trochę więcej. No, słuchaj, to jest dopiero początek tego, co ja chcę tutaj skumulować, ponieważ chcę zrobić imperium ładunków wybuchowych. Co? I szukam kompana do roboty. I musisz się zgodzić, mogę, bo stary, jak się nie zgodzisz, będę musiał cię zabić, bo już za dużo wiesz. Albo wziąć bzyka. Do czego to bzyka? Co jest? A, z wspólnikiem.
Ale ty za dużo wiesz. Musi pozbyć ciebie, wiesz co chodzi. W sumie tak. Nie no, ja mogę w to wejść, ale ja nie jest, wiem. Jest, to jest to. Ja kocham podejście szefa. Jest pieniądz do zarobienia, prawda, jest, prawda, biznes, robimy to. Nie ma co. Czekaj, no możemy w to wejść, tylko poczekaj, poczekaj, bo ja nie, bo no, mi się to bardzo dobrze kojarzą takie rzeczy nielegalne. No ja też, no, ja też właśnie jak sobie tak przypomnę o naszych nielegalnych biznesach, to ja, że tak powiem, nie mam na co narzekać. Mega dobre. Słuchaj, no sprawa jest taka. Odkryłem miejsce, w którym mamy taki cudowny start, że jest tam, jakby, żeby ci nie skłamać, no z 1000 TNT co najmniej, nie? Ale to... A ja wiem, co to jest za miejsce chyba, szczerze. Dobra, gdzie? Wiesz dlaczego? Bo widziałem to na odcinku kiedyś. Czy to jest stary magazyn Yetiego tam gdzieś to na tym starym magazyn Yetiego, to jest magazyn Yetiego. Widziałem, tak. Bo ja kiedyś się na tym chyciłem i on tam miał tyle TNT, ale no. Po co mu to było, to nie wiem. I stary, ja podejrzewam, że on już dawno zapomniał w ogóle o tym, że on tam ma tyle TNT, więc my robimy możliwe, akcję no. Taką, robimy tam podjazd, wiesz, kradzież normalnie w biały dzień, nie? Wybieramy to stamtąd, przenosimy to tutaj, nikt tutaj tego nie znajdzie, tutaj mamy to schowane i będziemy opylać innym TNT, wiesz, to będzie taki dosyć niebezpieczny, że tak powiem, bo można by powiedzieć, że rarytas, wiesz, a czasem jest tak, że trzeba coś wyburzyć, trzeba coś, prawda, zrobić, jakąś dziurę wydrążyć, no TNT mega przydatne, a nawet jakbyśmy nie mieli tego sprzedać, stary, idziesz TNT do netheru i szukasz netherite'u, stary, bo TNT jest do tego potrzebne, żeby tam wysadzać, to jest jedno, idziesz, ty robisz tunele wielkie, jakieś wykopaliska, stary, no możesz na wszystko z tym TNT zrobić, nie, poza tym można też komuś grozić. To jest to w ogóle na chyba pewno. Najlepiej to płatne. Myślę, że to jest najlepsze. To jest najlepiej płatne. Najlepiej no. Płatne. No więc taki, nie, no, taki ogólnie plan. Ja jestem w pomysł na tak, nie mogę pomysł wejść, tak, tylko nie. Ale to właśnie, musimy podpisać jak... umowę. Dawaj. No to lecę po książkę, bo nie mam przy sobie. Dawaj, dawaj, czekaj, może ja? Nie, ja też nie mam, kurde. To jest umowa na procent, stary. To czekaj, czekaj, ale więcej czy mnie niż 80? No zobaczymy, co nam się tu wytarguje, dobra, czekaj. Musiałbym się spytać chłopaków, co są podpisani na taką, żeby wiedzieć, czy warto, dobra, czy nie. Dobra, czekaj, umowa na tajne rzeczy. Rzeczy, dobra, mamy, tak nazywam to. I teraz tak, ja, Szczypson, właściciel spółki. Nie, czekam, jeszcze nie ma. Dobra, stary, nie możemy. Dobra, inaczej. Słuchaj, nie będę z tym podpisywał umowy. Umowa to my podpiszemy później, bo ja, stary, tak sobie uświadomiłem, że skoro to ma być duży biznes, to trzeba zrobić spółkę, stary, albo w ogóle jakąś, założyć firmę właśnie na Palionowie. O. To wszystko trzeba zrobić, wiesz, stary, tak legitnie i tak dalej, później w ogóle będzie trzeba znaleźć miejsce do prania brudnych pieniędzy. No to założymy coś, jakaś, no. Kurde, nie wiem. Stary, ja nie rezydencja. Wiem, czy pamiętasz, ja nie wiem, czy pamiętasz, dlatego tobie to proponuję, patrz, ja ci tak powiem. Stań sobie w tym miejscu i popatrz tamtą stronę, nie? No ja wiem, co Czego nie widzisz, co widzieć powinieneś. No ja wiem, no ja wiem, że tam tego nie ma, ale tam powstaje naprawdę niezła rzecz, ja już mam przecieki, tylko musimy czekać. No to... Bo, że tak powiem, to nie jest zależne od nas, ja wiem, co ty no ja sobie wiem, myślisz. Ja wiem, już słyszałem też o tych przeciekach, ale no stary, powstaje restauracja i jak dla mnie to jest w ogóle, to aż się prosi o to, żeby tam prać pieniądze, nie? Kto ci korzysta z restauracji, no? W Minecraft? Nikt. No myślę, że nie? Nikt, a właśnie tam będzie idealne, no, wiesz, alibi, no właśnie, nie? Że tam, właśnie, no ktoś tam właśnie. Przychodzi. No i będziemy zarabiać pieniądze, później u wieśniaków będziemy kitrać pod łóżkami pieniądze, żeby nikt tego nie znalazł, jak znajdzie to tylko u jednego, wiesz, no i to jest to, i będziemy bogaci tak, że utala, nie? I trzeba a będzie jak spółkę ktoś dożyć. Się skapnie, to się go podkopie, że jemu się da pieniądze pod chatę, jego się jeszcze tak, w tak, i TNT jeszcze mu damy do chaty i będzie, że to jeszcze on nim handluje. No stary, będziemy wkopywać ludzi. No to coś pięknego. A wiesz co, jeszcze myślałem nad tym, że jest taki na przykład, chociaż hater może niekoniecznie, kurczę. Trzeba znaleźć kogoś, kogo będziemy w ogóle wysyłać, żeby on świecił gębą. Że co chodzi. A musi będziemy... być jakaś taka tak, najmniej bzyku. Inwazyjna osoba. Nie, bzyku jest bardzo inwazyjny akurat. No, bzyku się sypnie. Bzyku się sypnie przy najbliższej okazji, jak z Pawłem będzie gadał. Zakończuje jest no, Marius. Nie. Dobra, no nie. No, bzyku nie, bzyku trzeba odpada. Pomyśleć, pomyślimy na tym. W ogóle trzeba wiesz co ustalić, komu o tym mówimy. I ja bym tak stanowczo powiedział, że nikomu. Chyba nikomu, nie no, ale jak komu mówimy, ty? No nie, weź to zakryj w ogóle. No właśnie, nikomu tak. Nie mówimy. Ale nawet nie, że komu mówimy, tylko jakby kto jakkolwiek, że tak powiem, ma wiedzieć o tym, że cokolwiek robimy, jakby wiesz o co chodzi. Nawet nie wiadomo co, ale że wiesz, no kurczę, kto ma świecić gębą, nie? No nikt z Palionowa jak dla mnie to w ogóle powinien no, być. No, to musi być osoba moim zdaniem spoza. No, to musi być ktoś taki, ktoś, to jest kogo, niebezpiecznie. Ktoś, kto będzie mógł zaświecić gębą i wiecie, i będzie git, nie? Dobra, będziemy myśleć nad tym, stary, bo to dzisiaj to jest ten, za dużo jest, że tak powiem, zmiennych do obgadania. Dobra, stary, ja lecę spać, bo się ciemno robi, trochę mi się spać chce. Dobranoc, czym się? Dobranoc, czym ale, się? Ale obgadamy jeszcze to. A, i to ile jeszcze, stary, będziemy to obgadywać? Jest gadania. My siądziemy przy stole przy zachodzie i wschodzie słońca, prawda, będziemy rozmawiać. Do zobaczenia, Filipie, bardzo dobra rozmowa. I przebierz się, bo nie wyglądasz jak biznesmen i człowiek sukcesu. Dobra, ubiorę się w garnitur. Cześć. Hello.